Cześć, siemanko, cześć. Tak, dzisiaj jest z nami Riki, czyli... Siema, ludzie. Czyli to zjebane dziecko, z którym się przyjaźni, które jest moją młodszą siostrą, które jest pojebane na umysł. Ale cicho. Świadome 10 sekund już mamy za sobą. A więc tak, porozmawiajmy z tym kosmitem. Czymś. Lecz z tym czymś. Kosmit Yamamoto, zwany polskim leszczynem. Leszczyn, dobra, leszczyn niech będzie. Okej, okay, pomału. To je leszczu. Okej, okay, pomału, niech każdy pomału powie, bo będzie już szum. Wiecie jak to jest, okej, okay. Najpierw niech powie Riki. Cześć. O, odczytało. No, jeśli potrafi. Czek się pisze nie czy L, C. Nie umiesz ortografii Eniu. Eniu! Eniu! Kurde, ja ci dam Eniu, cwalu. Zamknij mordę, plep się zasrany, gówno jebane. Dobrze, dobrze! Bartek. Bartek. Jestem Marian. 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 A ty nie miałeś kolegi Mariana Skorpio? Nie. A ty miałeś Marian? To był Bartek. Ja to był Bartek. Dobra, teraz Skorpio. Czemu o Bartku mówisz? Wywołałeś go z piekła rodem. O Boże. Mówisz łączyć go z piekła. O Boże. Mówię w języku polskim, ponieważ tak mnie rodzice nauczyli? Ta morda, ja wiem. No ciekawe. Okej, okay, Riki? Doprawdy? Co ty nie powiesz? Wyraz Polska pisze się przez wielki P, Polska. Ja pierdolę. Kurde. Nie wiem. Słuchaj, kurwa, ogarnij dupę. Porozmawiamy razem. Ja będę pisała słowa, a ty ukłuł do tego rynok. Skąd ja? Czekaj. Teraz twoja kolej. Stół z powyłamywanymi nogami, a ciebie tłukli tuczkami. Zrywało się w sumie. Nie! Boże, jeszcze raz. Skorpio, nie popłacz się. Stół z powyłamywanymi nogami, a ciebie tłukli tuczkami. Klin! No co, GD? Please deliver to the one man of Kirinai. Lol, zbiąłem. Czekajcie, napiszemy do tego, co napisać, mówcie. Ej, czekaj, ja ci nakliknę tam. Nie trzeba, a bo dobra, kliknij tam. No gadać. Riki! Skorpio, właśnie to kliknąłeś. Poproszę ładnie, żeby pisał po polsku. No bo czasami dostaję takiego szału, że zmienia mu język automatycznie. Możesz pisać po polsku, a gada po innemu, co nie? No. Dobra, zapytam po raz ostatni, czy znasz D, A, M, A, 2, 1, 2, 3? Ja pierdolę. Riki, tak? To ma down, no. Ja wiem, ja widzę. Buzia w tym tęczu. Nie. Tęczu w te buzi? Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej? Na niebie. Na niebie. Jakie my lubimy przedmioty, ziomki? Skorpio to oczywiście biologię. Nie, geografię. Okej. Okay. Ja biologię. Moment. Riki? Plastykę. Wiadomo, jaki ja zaraz. Ja cię to połączę zaraz. Jaki zasięg? Tak. Metan. Metan? Metan. Boże, metan. 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 Dzisiaj. Jeszcze słab. Teraz zaraz. Ej, on to powiedział po rosyjsku, tak? Lika rosyjska. Tak, rosyjsku. Hiszpański. Me gusta. Znaczy te gusta. Kazałeś. Jaki oto ma dauna? Que tipo de música? Ta cisza, co nie? Bo to zastanowienie, jak to zaczęło teraz po hiszpańsku memrać. UCUN software desolado and basic engine. Kto tłumaczy? Na pewno nie, bo ja nie umiem hiszpańskiego. A kto tu umie? Ty. Nie. Zamknij mordę. O, dokładnie, zrozum to. Dobrze. Cieszę się.
Zamknąć pas czy fixkę. Gościu. Riki. Kuwa, przegiąłeś teraz, kuwa. No gada jeszcze raz, Riki. Czekaj, czekaj. Już. Przegiąłeś, kurna mać. O. O, Riki. Przegiąłeś, kurde. Jeszcze nie. Przykro mi. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Dobra. Ja pierdolę, jaki suchar. A skorpy się popłakał. Zamknij mordę, kurwa mać. Też może być. Ale nie, dobra. Może być. Tak. Zamknij dupę, bo to masz zamiast twarzy te stworzenie z rozjał nijakim. Co ty pierdolisz tam? Ryki, odpowiedz. Kurde, panu. Nie. Odpowiedz panu. Prze pana ich pan się wypcha. Czy pani pan... Anka! Ryki! Dobra. To nie ma sensu. Co? No masz rację, kurde. No, no nie ma sensu, no. Gadanie z tobą. No! No mam z Lalem zabeckami się kochać. I wtedy zadzę ze sobą mile noce. No chyba ona z waflem. Co? Chyba nie. Chyba ona z waflem, tak bardzo. No bo to jest prawda, kocham cię najmocniej na świecie. Czekajcie, mam pytanie do niego. Dajesz. Znasz wafla? Jak go nie zna, jak to zna, to się uśmiejemy. No jak to nie zna, to nie będzie tego, czego pragniemy. Myśli. Napisz nie. To bardzo fajnie. Ja pierdzielę. Nie wiedziałam. Chłopczyku, ty nie myślisz. Nie widzę nic, bo ciemno w pokoju. Zapal tą lampkę, Ricky. Zapal. Ej. Dziękuję. Magia. Nie wie... Kurde, widziałam. Nie wie... Widziałam, że on jest czymś. Chociaż w sumie to wafel. To je wafel, on jest wszystkim nie i niczym. Nie ogarniemy tego. Skoro już jestem razem, to może powinienem cię bliżej poznać? Spierdalaj. Orzechy. Właśnie o tym myślałam, ale dobra. Miłe z mojej strony, prawda, Skorpio? Trzeba go zatuć. Ją, coś. To coś. Leci słowa. To je to coś. Sorry, ale nie zezwoliłam na mówienie do mnie w skarbie cienie się. Cienia się, posłuchaj naprawdę. Posłuchaj, nie będę ruszka. Patrz na mnie, jak do ciebie mówię dzisiaj. No przecież patrzy się w moją stronę. Kurwa macie. Teraz Ricky, zhejtuj to. Dokładnie, teraz masz swoje parę minut, żeby stwierdzić, co to jest. Co tu powiedzieć? Ale jakie ma, kurde, dziwne brwi. To brwi nie ma. Dlatego zacznijmy, że ich nie ma. Ej, no właśnie. Jak noise. Ale nie, no bo... Bojbot wygonił. Przykuwa się, patrzy jak ten skończony cfel. Dobra, już tak nie ciśnij tą mordę. No nawet posmutniało. Czekajcie, zapnij mordę, Pepsie. No, no... Bo powiem waflowi. Wafelkowi. Za groźba, wafelkowi. Boże. Wafelkowi. Napisz Pryncypola, się nie będziesz. Nie, Pryncypola nie wie. No to princesa. Za dużo. Nie chcesz mnie i mojego nagiego ciałka. Nie. No. Po prostu ci odpowiem, Boże. Nein. To by chciał. Przynoszę tobie, moja dziewczyna, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz mogła zawsze już. Jak się zrywa? Nope. Nein. Dobra, nie. Nein. Ki? Tak. To wpierdolnięte. O, Skorpio, jaki zazdrosny się zrobił o mnie. Skorpio. Trzeba mu prawdę trochę powiedzieć. Może się ogarnie. Oczywiście, że nie. Prawda, Ki? Nigdy. Zdecyduj się, mówił, że jesteś dziewczyn. Dziewczyn? Nie, kurwa. Właśnie Lika się... Zapytaj się po prostu, czym jest. Nie, kurwa, czym jesteś?
Trzeba teraz znaleźć w tym bocie płeć, bo to jest tak pojemane, że to jest małpa, nie, to jest małpa, nie możesz się zdecydować. To jesteś dziewczyną. Czy ona się nas pyta, czy jest dziewczyną? Nie, czy jesteś dziewczyną. A, nie. Ryki. A to je, to Ryki. Jesteś dziewczyną. Ryki, co? My jesteśmy przecież facetami. Jestem dziewczyna emerytura D. O, S, T, A, J, E, 1, 2, 0. Co? Grubo. Powiedział fajnie. Prawdę przynajmniej, co tak do fajnie. Emerytury. Ale no w sumie w Polsce nie wiem. No grubo, grubo. Ale powiedz mi, co ja mam zrobić? Znajdź pracę. Do czego to dotarło? Zaraz się zapytam Ameryki, czy to skład. Okej. Ciekawe, co odpisze. Pewnie, że tak. Czego się dzieje? A ja zgaduję, że coś... Po co? Bez... Ja chodzę do szkoły. Nie muszę pracować. Ja pierdzie. I masz emeryturę? Ej, pozdro. Też tak chcę. Co nie? Albo inaczej. Gdzie chodzi do tej szkoły? Chyba. Dobrze, zmieni się. Aha, że mu dokuczają, że się zmieni. Kochasz mnie? Boże. Taka trauma dla małpy. Ale to stwierdzenie. Ej, ja do niego kochasz mnie, a jaka trauma dla małpy. Skorpio, czyli jak mnie ktoś kocha, to jest trauma? Nie, to co napisałeś, że dla niego to będzie teraz trauma. Bo zagiął się. No mi dzień, jeżeli dasz 200 na imprezę, to tak da. A kurwa! Tak, chciałoby się, kurde. Ryki, co? Łącz z bycia popierdolą. Kurwa, odpisz coś, bo mnie tu kurwa rozsadzi zaraz. Wal się we ryj. Skorpio? No. 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 Na twarz, żeby być miłym na chwilę. Po co? Żeby go zaraz stłuc. Ej, kuwa, Ryki to ma popierdolca, kuwa. O kuwa, no kuwa jeszcze się uśmiecha. Morda. I mruga. Morda czuje. To dasz mi kasę, bo mi się skończyła. De. 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 Nein. No i teraz będzie po niemiecku. Ja bym jeszcze sprzedać. Dała... Po niemiecku, Ryki. Zaraz usłyszysz. Boże. Das ist mein Onkel Gustav. Das ist ja... Er ist schon wegen und das ist ja mein Onkel Gustav. Gustav. I jeszcze się cieszy, no, no, no. Co? On jest piękny, ma 67 lat. Lat? No. Dobra. Jego wujek... Gustaw. On ma wujka Gustawa. Ono, przepraszam, ono ma wujka Gustawa, Kuba. Który ma 67 lat. Słuchajcie. Tak. Twierdzam fakt. Jeszcze spierdolnie, te wyłączamy to. Jeszcze bardziej niż poprzednicy. Bojbot i Wibot są parą i nie wiedzą... I można ich sklecić. Sparingować! W 5 minut, a z tym... Sparingujmy czym bota z Ivy. A nie, Boże, nie! Nie, nie! Nie, no. Chłopie umiera. Nie. Tak, umieram, bo niemiecki. Nie, zna się. Ja. Ja. Ja iść chabę, iść zupa good. Ja. Good zupa. To szczydasz. Zamknij mordę okno. Co? Okno? Okno. Zamknij mordę. Co mnie bije? A skorpio mnie bije, jak zawsze. Znasz. No, na animowo to... Jak nie pozna Gdangdasa, to ma w ryj. Zgaduję, że napisze coś... dziwnego. Tak. Coś bez sensu. Ja tu widzę 10 października, ale okej. Jak tam twoje set? Bye. Co kurwa? Gdangdasa odpowiem. Dobrze. Wczuwaj się w Gdangdasa dokładnie. Ha, to się nie działo, to się czuł. Ja bym widziała Skorpio. Ej, to się zgadza. Ja bym widziała Skorpio. Wal się na ryj. Dobra, nie. Nie, coś innego. Czekaj. Oho, Skorpio się... Brawo, Skorpio! Coś ty zrobił. Coś ty zrobił, Skorpio! Skorpio popsuł. What the fuck? Skorpio popsuł nagrywanie. Nie, nagrywa się. Ciekawe. Nas graj do tego. No już. Czemu ty musisz... Skorpio, ty mnie zdradzasz. Uwaga, oficjalnie Skorpio mnie zdradzał z tą małpą. Co się patrzysz, małpko? Jest z kastryszką, nie wiem, tak, ale na jakiej ulicy? Dobra, teraz na jakiej ulicy? Ten Ryki.
Pisz do tego. Na Boże, nutę, jak się na... dziwnie piszę. Bo nie umiesz chyba. No, sezamki, dobrze. Cwo. Kurde. Może być. O właśnie, acwo. Acfel. No. Acfel ci do tego. A wafer ci do tego. O ty deklu. Chyba kupo. Ej, czekajcie, ile my nagrywamy? 15 minut. Skąd ty to wiesz? Bo już pół do żeśmy zaczęli, to ja wiem. Naprawdę? Tak. O kurde. Kwadrans. Posłuchaj już. Mnie. Mordo. Orzechowa. Krzywa mordo. Mordo krzywa. Co ja mordo z orzechami krzywa, mam tak. Ostatnio? Krzywa z orzechami. Odwrócone mi o 180 stopni. Nie umiem zrobić niestety tego czegoś stopniem. Co stopni napisz po prostu? Zgij. Ciekawe co... Jezu, spadam! No czemu spadasz? Jaki ty jesteś głupia? Nie, ja ciebie kocham, a ty nie zabijesz mnie. Co? Co, co? Wyjdź za mnie. Co? Ja mam skorpia, zdradza bryki. O ty deklu. Kocham cię jednakże do lubu, nie pisz na mój drogi. Mój drogi? Mój drogi? To ja nie wiedziałam, że jestem facetem. Skorpio, czy ja mam cycki? Si. Wal się dalej. Kurwa. Nawet go spytamy się z Naryki. Kurwa, mnie by nie znał. Ciebie nie znasz? No w sumie większość mnie nie zna. Cio. No to się da życzę powodzenia. No to się... Okej. O, ty chyba chcesz. A nie, nie, nie. Samej nie mo- samemu nie mogę. Samomemu. Cio. Samomemu nie mogę. Zrozumie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Czekaj, to przy... chyba po swojemu. Przepraszam. Jeśli pokażesz swoje zdjęcie, będę cię kochał ponad wszystko. Przysięgam. Wypchaj się. Znasz Ricky? Skorpie zazdrosny. Odpowiem pewnie po angielsku, bo to angielski nie. Albo nie widzisz swoje zdjęcie, to cię pokocham. Nie obchodzi mnie to. No kurde, pedofil. Małpia. Znasz Photoshopa! Mogłaś mu to napisać. Jemu. Temu czemuś. Tak. No aż kurde, jednak my wszyscy znają. Ciebie nie znać? No właśnie. Znasz co? Nie zna. Czego nie znać? Ale w sumie. Nie. Mówiła! Nie. Mówiła! Ale tak dosadnie. Nie. Oho, skorpie się bierze. Dajesz. Dajesz. Znasz golonkę? Zagnego, o, golonkę... Z... Nie pisz którego? Z kichery. No właśnie to miałem na myśli. Jak to brzmi? Co ci widzowie będą myśleć? Co oni oglądają? Znasz golonkę? Ricky, posłuchaj mi swoje ramienie. Dziękuję. Nie, nie, to na to teraz my jestem najważniejsi. Ja, najważniejsi? Wow. On zna swoją ważność. Boże. Dobra, skończmy już z tym znasz, bo widzę, że już mu się nudzi. Twoja dada. Cicho! Nie, może by jeszcze mnie. Wszystko nie myczyło. Cicho! Tak ale miała małpa i tak zrozumie ten... w ogóle dla fanów Tokio Ghoula... Boże. Słuchaliście mnie, Skorpio? Tak. Wyszedł pierwszy dzień Tokio Ghoul Pentor. Dla widzów. I dla właśnie. Kciuka, jakby oglądał. Kciuk to inny świat. Tak. Pozdrawiam. Też pozdrawiam, aczkolwiek nie znam. Ale wracamy do tezy Sera, miłość to dwie inne sprawy. Dobra, chłopak, z którym się widziałaś. To on. A... Jego przyjaciel, ten deklu. Aha. Tak, ten tak. Deklu, dobra. Ten deklu. Dobra, wróćmy do tematu. Ser a miłość. Jak nie jak ser to miłość, prawda, skurka? No, jest dla szczurka to jest miłość. Może być miłość... Do sera. No. Francja. Na przykład. A co? Rozumiesz przez ser?
przez, to byś napisał? Dobrze. Tak. Mhm. Jej. Dlaczego nie kochasz? Ja pierdolę. To już jest tak. Ja wiedziałam. Głotem jest łomny. Mogłaś jeszcze dopisać nadżycie. Nie. Dobra, starczy już. Gotowi mi słownik. To jest pojemane. I to zdecydowanie. Od kiedy ja mam żoną, mężo, żonę to mam, bo to Ricky. Skorpio to mój mąż. Widzisz, nawet nie pamiętasz, że zmieniający ten lód zimny. Co? Co? Ja nie byłam twoją świadkową na ślub. Byłaś. Dwie minuty temu to się zapytaliśmy, czy znasz Cyrę. Czekajcie! Jedną temu. Czy ty to liczysz z... Dwie minuty temu. Po ślubie jesteśmy. I już... Kurwa. I już rozwód. A noc poślubna? Miesiąc? Miesiąc. Misiat. Miodowy? Miodowy miesiąc. Skorpio, pojedziemy na nasz miodowy miesiąc? Na miodowy. Miodowy miesiąc będzie mieć. Gdzie powstaje czarna dziura, zamiast twojego mózgu. Ło, chyba twoja dupa. O ty. Ja cię dopadnę, ty Leszczysławie. Zapamiętam ci. Leszczowi, dłożę sobie piszę. Leszczo widzę, Skorpio. Aha. Ta, ja też. W ogóle wiecie, jaka mi się akcja przytrafiła, jak z Ricky byłam na ognisku? Teraz sztuczka jest 2T, W, R, Z, Y, 1. Wiecie co, nie rozumiem. Gienek, lecz się. Uwaga, historia ze strony Ricky. Ricky opowiada, co było na ognisku. A jakim ognisku? No na tym przy choince, nie wnikajcie, gdzie my mieszkamy z Ricky. No przy choince, tyle wiadomo. No w takim fajnym mieście, co normalnie, tam się wszystko dzieje. Ja mówię do Ricky, nie wiadomo, gdzie my mieszkamy, a Skorpio przy choince. Chyba ty. Jak się to skleiło. Tak. Ej, ale w sumie my mieszkamy przy takiej jednej, dupnej, kurde, choince. Obie. Tak. Przecież to moja siostra jest. Mieszkacie no pomiędzy choinką. Zamknij się. Tak. Uwaga, tak. To my sobie idziemy, bo nas zaproszono, że ciastka. Tak. Bo się znamy ze Skorpiem, dlatego. No, to jak się ma te znajomości, to się kurde wygrywa życie. I kurwa, jakiś chłop się na mnie wypierdol i mi dupę zmacał, więc wiecie. To było dziwne. Ricky mu chciałam wyjebać, ale... Bo to Ricky to jest po pijaku wiecznie. Cio? Nieprawda. Ten horror gówno można prawda. Przedstawić przed rozmową z tym gównem. O, mam pomysł. Słuchaj. Chyba popsułam rąbało. Przepraszam. Ciekawe. Popsułam. Dobra, przez chwilę tak będzie. Czego cieszysz mordę dzisiaj? Bo to jest dzisek. Z nim skończymy. No bo ostatnio na ognichu. Ognichu. CH. Ognichu myłam. I mnie zmolestowano. Na konwencie, na Skorpę napiszę. Wiedziałem, że to napiszę. Pamiętasz ten pana molestowanie na konwencie? A no. To było ognisko na konwencie. Tak. Tak. Babka niczym opowiada. Ja pisałam za to. Kazimierza Sztukę. Tak. Nie mam na imię Oleka, to przyszło do głowy. Myślałam, że to powie Tipo. No, było blisko. Jestem głupia. Zamknij Ryki. Nie no, czemu? Nie ty Ryki, tylko to. Ale nie o to mi chodzi. Czemu tak uważasz, że jesteś głupia? Ryki. No co chcesz? Ciężka mowa, trudna mowa. Co? Siebie. Dobra, słuchajcie, ja mam dość tego. Ja powiem tak. Rozmowa była przepiękna, opowiadanie też. I jeszcze dodatkowo powiem, że mam w kieszeni pytanie od niej. Więc... Od niej pokrepał też. Od niej. Piszcie w komentarzach. Czyli od jej kanału w skrótach LC, ale nie powiem ale jak dokładnie. Ale wy mnie nie lubicie i nie chcieliście... Jakie LC? Nazwa została zmieniona. CD. Dokładnie. CD player. Tak, rozumiem. Wiesz o co chodzi. Skrót od imienia i nazwiska. Tak, rozumiem. Słuchajcie, wy jesteście mędy, nie piszecie do Skorpia. A spamicie mi poza komentarzami. Skype style. Dobra, ja się nie wpierdalam, bo mi tak nie chodzi. Kochają. Ciebie kochają? Kochacie Skorpia, piszcie w komentarzach. Dawajcie lajki, subskrypcje. Lepi tego sylwka. Wszyscy najebani będziecie. Piszcie, czy chcecie więcej Ricky, bo to ma downa i wiecie. Zajarane, cześć. Jako. Cześć. Pa.